chciałem wam pokazać, jakiego błędu uniknąć w budowie silosu zbożowego. No taka decyzja zapadła. Żoną budujemy silos zbożowy, bo nie możemy się pomieścić ze zbożem. No i stawiamy. No to wiadomo, na początek zbrojenie. No wiadomo, stal przyjechała, spawamy zbrojenie. Krata, drut żebrowany, ósemka, spawamy. No wiadomo, elektrodą, to się spawa. Po przęsełku mamy jedną kratę uspawaną, podnosimy, podkładamy, tu już nawet chyba dwie pospawane. Tak, tu już mamy dwie pospawane. Podnosimy, no bo wiadomo, zbrojenie, producent zaleca zrobić dwie kraty przesunięte o 45 stopni. No to jest. Już to widać nawet. Tak, jest przesunięta jedna krata, tak, druga tak. Dobra, spawamy. Błąd na pewno nie jest w tym miejscu, jak posławałem kratę. Idziemy. O, wynosimy kratę przez bramę, to trzeba było uwzględnić szerokość bramy, że jest wąższa niż szerokość płyty. No ale dobra, dało się radę wyprowadzić tą kratę. Jej nie widać na zdjęciu w ogóle, akurat małżonka robi zdjęcia z kuchni. No, tata coś tam pomaga, przytrzymuje. Widać trochę. Widać. Trochę taka jak siatka na motyle. No ale dobra, jest. Wyjechała przez bramy. Ledwo. Tu ją bardzo ładnie widać. Powiększymy. No widać, jest krata. Dobra, krata pojechała. Kolejny etap. Tu akurat mamy spawanie wieży, to akurat może pominiemy, na koniec gdzieś to wsadzimy. No przyjeżdża koparka, robimy wykop pod płytę. Gdzieś tu jeszcze jakieś mamy szalowanie, tak? No trzeba wiadomo było wytyczyć, gdzie ta koparka ma wygrzebać. Dół, no coś tam jest. O, zbrojenie nasze leży. Leży. Zbrojenie, tyczymy. Jest, kopie. Koparka kopie, ja ziemię wywożę. Bardzo ładnie operator nam tutaj robi robotę. Niemalże ta płyta jest wygłaskana, to później będzie widać, że no podstawa to dobry operator na dobrej maszynie. Wygłaskana płyta. Tu, znaczy dno płyty wyskrobane. Tam może w centymetr błędu, centymetr nierówności było. Bardzo ładnie to było zrobione. Pozdrawiamy pana Adriana. Widać go. Jest pan Adrian. Dobra. Płyta wykopana. Wymiar się zgadza. Tam bodajże było 60 cm zagłębienia. Gdzie ma być wsypany piach zagęszczony i na to będziemy lać płytę. To akurat nie jest istotna sprawa, tu nic złego się nie wydarzyło. No, o ile można to nazwać czym złym. Dobra, sypiemy. Mamy dół wykopany, sypiemy piach, ładowaczem sobie podwozimy, przyczepą sobie podwozimy, sypiemy cyklopem i zagęszczarka i pojechali, tak jest. Sypiemy. Akurat ja trochę się wziąłem za gąszczarkę, później małżonka mi pomogła, chodziła. Nie mamy ładnego filmu nagranego, nie umieliśmy jeszcze nagrać filmu telefonem dobrego. O, ale już zdjęcia są ładne. Małżonka chodzi ładnie, zagęszcza piach. No film tak, tylko nie w tą stronę. No, tylko ładnie widać, bo chodzi to nie w tą stronę. No to uciekamy dalej, zdjęcia są. Zagęszczamy. Tu akurat jest fundament pod wieżę. A wieża jest... Miała być tylko beton, bez podsypki, więc dlatego tak odgrodziliśmy deski, jakie mieliśmy, odgrodziliśmy. Ubijamy. Dobra, ubijamy. Tu też jakiś film pewnie. W drugą stronę film nagrany. Zdjęcia są, tak to wyglądało mniej więcej.
Tak, dosypujemy, zagęszczamy, dosypujemy, zagęszczamy. I wieziemy co? Wieziemy cement na podsypkę. Cement na podsypkę. Instrukcja była od człowieka, który się budownictwem zajmuje, żeby worek na metr kwadratowy sypać. No to tak zrobiliśmy. Metr kwadratowy mniej więcej, metr na metr i worek cementu. Sypiemy sobie cement. Kubeczki się cementu pojawiają. Oczywiście piach zagęszczony wcześniej. Dosypujemy ten cement. I później co? Tylko to akurat nie mamy nakręconego, bo jeszcze była glebogryzarka, ręczna glebogryzarka. I to wszystko wymieszane. Wymieszane z piachem. Wymieszane glebogryzarko i zagęszczamy. I zagęszczamy. Zagęszczone, zagęszczony cement. Widać tutaj trochę zlany chyba nad wodą. A, jeszcze lejemy wodę. To już bo wydaje mi się, że to dwa razy robiliśmy. Zagęściliśmy, jeszcze raz glebogryzarka, przemieszane wszystko. Jeszcze raz zagęszczone, lejemy wodą. Dobra, mamy gotowe. Mamy gotową podsypkę, zagęszczony piach, zagęszczony cement wysypany. No i co dalej? Szalujemy. Szalujemy. Zrobiło nam się już wtedy, pamiętam, zimno. Jeszcze raz tutaj można podejrzeć zdjęcia. No, tutaj już się trochę opaliliśmy. Po co te białe koszule? Bo już się mocno zjaraliśmy na słońcu, bo akurat mocno grzało. No i sobie z małżonką założyliśmy białe koszule, żeby trochę słońce odbijało, bo było bardzo gorąco wtedy. Szalujemy. Szalujemy. No akurat teraz było zimno. Widać zachmurzone. Pamiętam, że było zimno. Dobra. Mamy szalunek. Szalunek przytwierdzony tutaj ładnie do muru z tej strony. Może gdzieś coś będzie więcej widać. Nie widać. Nie widać. Dobra. To przytwierdzone do stodoły. Tutaj do takich rozpórek, tak jak widać. Z drugiej strony jest to samo. Może... O! Bardzo ładnie widać teraz. Rozpóreczki. Czyli łaty. Prosta sprawa. I widać kołki. Może zbliżę, żeby było widać, żeby się to nie przesunęło. Żeby się to beton jak będzie napierał, żeby się to nie rozsunęło. Kołek wbity i tak dalej tam. Z drugiej strony to samo. I wtedy jak już mamy kołki wbite, to wtedy dopiero przygrądzamy te rozpórki. Dobra, jest zrobione. Szalunek wykonany. Jak z poziomicą biegałem i patrzyłem, różnie biegałem. Na tą deskę, na ukos, rozmaicie próbowałem. Błąd rzędu 4 mm. No to czyli mi się wydaje, że takie coś uzyskać, no to jest to niełatwe. Folio wyścielone, cegły rzucone, żeby zbrojenie położyć. Kładziemy kratę. Jest, krata już jest. Szalunek nam się na pewno nie rozsunie, bo mamy popodpierane z każdej strony. Tam jeszcze było dołożone, może gdzieś będzie widać, nie będzie widać. Ale co było? Do końca drutu, który wybiega ze zbrojenia, przechodzi przez zbrojenie, dospawany gwint i gwint wypuszczony poza szalunek. Także to na pewno nie miało możliwości się to przesunąć. Kratę postawiliśmy. Widać, że grzało. Opalona twarz. I co dalej? No wiadomo, zalewamy. No i tu się zaczął problem. Tu się zaczął problem. Co się działo? Jadą gruszki, ekipa stoi. Ludzi było nazbierane. Nie było tyle potrzebne, ale zbieramy. O, jadę rowerkiem, wiadomo. Przy robotach, gdzie trzeba za budynku wjeździć na podwórka, no to rower najbardziej się przydaje. I są gruszki. Zbroje. O, widać te śruby teraz. Widać? Widać. Widać. Tu akurat jeszcze takie tulejki były. Aha, tu nie widać. Tu widać. To widać? Tu widać. Tak? Nie, tu. Bo tu jeszcze takie wąsy były, że tulejki z gwintem przyspawane. Miała być tutaj konstrukcja do rury spadowej. Okazało się, że jest niepotrzebna, ale to później nie jest to teraz istotne. Tutaj chyba widać, tak, ze zbrojenia wychodzi gwint przyspawany do zbrojenia, przewiercony przez szalunek, nakrętka, podkładka. Dobra, także na pewno zbrojenie nam się nie ruszy. Poprzytwierdzane, tu chyba jeszcze, no, tutaj chyba widać to. Z każdej strony to było, zrobione to było bardzo mocno. No i co dalej?
Lejemy beton. Lejemy beton, to akurat mamy fundament pod wieżę. Pod wieżę ze żmijką. A tu do ściągnięcia betonu. No wiadomo, musi być długa decha. Długiej dechy nie można było nigdzie znaleźć. No to akurat zakładki drewniane były niepotrzebne, więc to dwie dokupy z zakładki skręciłem. No i było czym ściągnąć. Dobra, lejemy beton. Gruszki przyjechały, rozkładają się. Lejemy. Z podwórka widać, widok z podwórka. Lejemy, 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 lejemy. Zalewamy, dobra. Pięknie betonik topi zbrojenie. Wszędzie. I co teraz? No akurat ja tutaj z kolegą ściągamy. No, trzeba było uwzględnić to, że jak będziemy ściągnąć, to tutaj będzie jeszcze dół albo zalany beton, to trzeba... No nie pomyślało się o tym wcześniej, no ale to nic by się nie wymyśliło. Po prostu przechodzimy przez kraty, przez zbrojenie, ściągamy, ściągamy beton. Ściągamy, ściągamy, ściągamy. Jest, jest. Ściągamy cały czas, poprawiamy jeszcze w jedną, w drugą, ale tu się zalewa beton pod fundament wieży. My jeszcze tutaj poprawiamy ściągnięcie z płyty. I co się stało później? Kończymy to zalewanie. Pamiętam, tutaj akurat nam betonu zbrakło. O tyle, czyli ile tutaj nam brakuje? 30 cm sześciennych około, na pewno nie metr, nie pół metra, ale akurat było w gruszce, w gruszkopompie w leju, więc tam to wylał na pryzmę, no i sobie to doleliśmy, dobra. I co się stało? Tu akurat mamy już zacieranie, ale to będzie dobrze na tym pokazać. Zaraz, idźmy dalej, żeby było całą płytę widać, może wrócimy. Wrócimy, tutaj tego nie będzie widać na szalowaniu, to najlepiej będzie widać. Wykop, zawieszenie, szalowanie. Wspomniałem wam wcześniej, że szalowanie poziomicami biegałem z każdej strony. Z tej strony, z tej strony, z tej wszędzie. Błąd maksymalnie 4 mm. Kładłem już na ukos, tutaj. Czyli tą ścianę i tą ścianę. No więcej niż 4 mm błędu nie było popełnione. Ale co? Gdzie był błąd? Co się stało? Ja tak podejrzewam, że był błąd, bo żaden z fachowców od zalewania, od murowania nie potrafi mi... Tutaj to widać. Nie potrafi mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. Co się stało? Tam mamy... deska ma około 30 cm wysokości. Tak jak płyta. Producent Siloxów zalecił wykonanie płyty grubości 30 cm zbrojonej drutem tam, no dobra, ósemka, nie, mało istotne. I teraz tak, mamy tutaj deskę 30 cm i ta deseczka sobie leci, leci, leci w koło i tutaj, żeby był poziom bardzo ładny, to tutaj grubość łaty, czyli ile? 5-6 cm. No pewnie tam pół centymetrze, jeszcze jakieś tam dziury, czyli 7-8 cm mamy tutaj szczeliny. No, wydawałoby się, że nic się nie dzieje, tak ma, no, dziura, no to zapchać dziurę, aby istotne, aby był w koło na deskach wysoko poziom. Dobra, zaleliśmy płytę. Co się dzieje? Płyta postała może pół godziny. Może na zacieraniu będzie to lepiej widać. Płyta postała może pół godziny i z tej strony, tu gdzie była właśnie ta łata, gdzie to było wyżej, to oczywiście poziom był w 100%, już to sprawdzali, sprawdzane było kilkukrotnie, jak się zaczęło to dziać. Co się działo? Zaleliśmy, to nawet nie pół godziny, to nawet gruszki jeszcze nie odjechały, a beton odpłynął nam w tą stronę. Tu się zrobiło 3 cm wyżej, no 3 to może nie, no bo to... No może 2 cm. Widać było, że on z tej strony kipi ponad szalunki. No tutaj to tam niekoniecznie było widać, że jest niżej. Ale tu on sobie wszystek z tej strony podpłynął w tą. No i co?
No, uznaliśmy, no tak ma być, nie? No, jakoś to się samo wszystko wypoziomowało. No, ale ja wraz po ziomice biorę, no, biegam, jak Scott Pęcherzem, już dosłownie wtedy, i nerwy, no bo szalunki zrobione bardzo ładnie, no a beton wystaje poza szalunek. On to nie to, że się wylewał, nie, ale to było ewidentnie widać, że jest zgrubienie. I to rzędu tam, no te 2 cm to spokojnie, może nawet 2,5, może 3. Tym bardziej, że tężał, to już może i te 3 było i nie wypływał. No i co? No już telefon po fachowcach, co to się mogło No. zrobić, nie? No to, a wiadomo, beton tężenie. Ja biegam, szukam przyczyny, poziomico tam z każdej strony już biegam, mierzę. No a beton tężeje. No i co się mogło, co jest nie tak? Co jest nie tak? Bo tu widać, nawet tu łatę mam podużą, tu łatę, tu już mniej. Coś tam się zrobiło nie tak. Nie tyle, nie po to tyle pracy się wsadziło, żeby wypoziomować to idealnie. No a teraz tu wraz mamy grubiej. No to co, siądzie to? No może siądzie. No jeszcze takie domysły. Może beton siądzie. No jak siądzie, jak już wylazł? No jak już wylazł do góry, 2 cm z tej strony, no to jak on ma siąść? No i co? No i jednak telefon do przyjaciela Grześka, który się zajmuje budowaniem, murowaniem, i mówi: ty, Marcin, weźcie tę łatę jeszcze, tą co ściągaliście, i jeszcze to zedrzyjcie o to. No i tak zrobiliśmy. Ściągnęliśmy to łato, ile się dało, bo już niekoniecznie się dużo dało, bo już to tężało, no ale trochę to zeskrobaliśmy. No ale, no tam troszkę dołku zostało, bo troszkę to odpłynęło, no bo wiadomo, jak było równo, a później się zrobiło tu wyżej, no to nie dało się, żeby tu było tyle samo, no musiało gdzieś to uciec. Jak tu się dodało, no to tam się ubyło. I to zdarliśmy. Trzeba to było wcześniej robić, jak tylko zobaczyliśmy, że to kipi, od razu to ciągnąć w tamtą stronę. Dlaczego tak się stało? Nie wiadomo. Nikt tego nie potrafi wytłumaczyć. Według mnie to jest, no, jeszcze takie spostrzeżenie było, jak zaczęły gruszki lać, to na początku był bardzo rzadki ten beton. No tam beton, to pewnie wody ileś było, wiaderek w tym pewnie, że i nie wiem, może to spowodowało, że to podpłynęło tu gdzie niżej. Nikt tego nie potrafi wyjaśnić. W każdym bądź razie, jak sobie robicie silos, będziecie lali płytę i chcecie zrobić idealnie, no tu się to prawie udało, prawie. Prawie. Nie do końca. Aczkolwiek szalunki były zrobione niemalże 100% równo. No i co? Zacieramy. Zacieramy, zacieramy. To akurat właściwie setną sprawę już ująłem, że jak będziecie sobie zalewać płytę pod silos, no to i podsypkę w miarę w poziomie zróbcie. Jeszcze ciekawe, co by było, jakby rozmaicie te nierówności były rozłożone, czyli tu trochę nierówno, gdzieś tam jakimś bokiem, z drugiej strony nierówno, z drugiej, z trzeciej i z czwartej, po trochu, nie? A tu ewidentnie było, tam było poziom, złapaliśmy poziom, im bardziej w tą stronę, tym przechył. Może to miało znaczenie. Tak podejrzewam. No i zacieramy, zacieramy, zacieramy. To akurat jeszcze taka inna uwaga. Jak zacieracie beton przy temperaturze, akurat wtedy było coś mocno ciepło, jak już widać opalona twarz, no to pewnie było no te 27, 20, 29 stopni, to przygotujcie sobie szlaufa z wodą, węża, żeby w razie to polać, bo to tak, to się tak działo tak. Tre tę płytę, nie? Cały czas ten helikopter pracuje, ta zacieraczka, akurat koniec, koniec zdjęć, a nagle jeszcze nie zatarta, a zacieraczka skacze, już nie bierze, nie? No bo już to stygnie, wystygł ten beton, a tu trzeba zacierać jeszcze, bo jeszcze gdzie nie działa, to tu dziurka, to tu jeszcze nie gładko. No i akurat tata przyszedł i mówi: tato, dawaj wodę, lej. Lej wodę, prysznij wodę, nie? I faktycznie, jak to pryśnięte było wodą, tak od razu to się ładnie, to się mazało, ten beton się ładnie już tak zacierał. Widać było to poślizg, bo tak to wcześniej ten poślizg już zacieraczka straciła, bo nie było już wilgoci, bo to inaczej. Stygło, 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 związało powoli, a później nagle. No, temperatura ta pewno się przyczyniła, jak tam było 28 stopni, no to dosyć dużo nawiązanie betonu. I co, prysnęliśmy wodą, zatarło się. Dobra, zatarło się. Idziemy dalej, no ale to już taka
historię zestawiania silosu. No, błąd, który chciałem Wam powiedzieć, żebyście nie zrobili, no to już właściwie ująłem. Montaż. Przyjechała ekipa monterska. Składają. Tu gdzieś chyba będzie widać na płycie tego garba. Nie będzie widać. No ale o, po zatarciu widać. Czarna płyta. Ładna czarna płyta, tak jak powinien się beton zacząć. Czerniutko. No, chłopaki montują. Montują. Akurat takim robotem im trochę wiatr przerwał, bo złożyli daszek i pięterko, czy nawet nie podnieśli. Nie podnieśli nawet jedno piętro i dach. No i nie dało się składać, bo te akurat już ukończone, bo wiatr wiał. Bali się podnosić, no i już. Ale patrzcie, wykonany błąd na płycie, gdzie już było nierówno. I co się stało dalej? To akurat już jest większość postawione. Odnośnie uszczelnienia, bo co niektórzy mówią, że o, mam bina, nie? I na podłodze mam dużo zepsutego gdzieś tam po obrzeżach, gdzieś tam się psuje, nie? Tylko ja akurat miałem taki przypadek gdzieś tam no, z 30 km od mojej miejscowości. Jedziemy jakoś coś tam, jak zajrzałem na podwórkę, coś tam facet sprzedawał, ja chciałem kupić, nie? No i akurat biny stoją. No i się pytam, jak zboże się przechowuje? A gdzieś tam po obrzeżach się trochę psuje. No tylko ja patrzę, nie? A o co chodzi? No a płyta? Płyta jest schowana równo z podłożem. To jest raz, że na pewno tam jakaś woda może podciec, a druga sprawa, no nie widzę uszczelnienia wcale. U nas wykonaliśmy uszczelnienie smołą. Wykonaliśmy uszczelnienie smołą. Nie wiem, czy to tego na pewno nie będzie widać. Nie będzie widać. Ale co było zrobione? Smoła i najlepiej, gdzieś to akurat pomalowany jest. Nigdzie tego chyba nie. Musiałbym pójść do silosu, zdjęć wam narobić. Widać trochę chociaż. Jak uszczelnialiśmy? Płyta, a blacha. Smoła. Żywa słoma, smoła grzana normalnie na ogniu i pędzlem w małych garnuszkach noszona i smarowane o ten. O to obrzeże. Jeszcze można, bo takie było coś takiego, że w pierwszym sezonie, jak to było wszystko obsmołowane, no a wiadomo, przychodzą żniwa i przychodzi temperatura rzędu 30 stopni. I co się działo z samą smołą? Smoła od blachy odpływała. Smarowane było widać ile? 10 cm na blasze posmarowane, odpływało to. I wzięliśmy się jeszcze na taki sposób, że przywiozłem drobnych kamyczków, jak żwir do akwarium. Dosłownie, drobniutka granulacja i to było jeszcze raz wymieszane, zagrzane na ogniu, wymieszane ze smołą i szpacheleczko nałożone i to jeszcze raz pędzlem zasmarowane smołą. I teraz w miarę się to trzyma. Musiałbym pójść na dwór z aparatem, żeby to Wam pokazać, jak to wygląda teraz. Ale to już się trzyma. A co moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem? Najlepszym rozwiązaniem jest zrobić to samo. Smoła, żwirek, sama smoła lub żwirek ze smołą i zrobić to od wewnątrz. To wydaje mi się, że lepszego rozwiązania by nie było. Bo jeszcze tutaj takie, to akurat mamy zmontowany silos. Pokażę Wam dalej, bo jak on wyglądał po zmontowaniu. Akurat mam tam, o, filmik jest pewnie, co niektórzy już widzieli. Jak z małżonką wciągnęliśmy 12-metrową żmijkę. W tym filmie to nie ma znaczenia. Nie ma, gdzieś musiałbym poszukać. O co chodzi, bo jest jeszcze, montowany był podajnik pod podłogą. Nie wiem, czy to będzie gdzieś widać. I ślimak pod podłogą, czyli nie ma. Tu akurat nie ma. Tu jeszcze nie pomalowany. Jest. Z tej strony podajnik i ślimak wchodzi. To akurat jeszcze były osłony innego rodzaju. Ja później poprzerabiałem, żeby te silniki były obudowane całe. I co? Jest akurat dniówka, że już montuje, silos już postawiony, wieża postawiona, płyta wiadomo już wcześniej zatarta, zrobiona i montuje podajnik pod podłogą.
A akurat był deszczowy dzień i co się działo? No i ja widzę, zrywam podłogę, no bo żeby gdzieś było takie zdjęcie, w ukończonym to chyba było, jak zerwany jest kawałek podłogi. Chwila, moment, to się wytnie, ja poszukam. Montaż, tu nie. A może się nie wytnie. Nie ma? No chyba tutaj będzie. Jest. Wydarta podłoga, bloczki wyrzucone i co zaobserwowałem? Akurat to akurat taki słoneczny dzień mamy, to wtedy nie było. Ale montuję podajnik pod podłogą. Ślimak, który jest zsunięty pod podłogą. A akurat na dworze pada deszcz. No i co się dzieje? Ja zrywam tą podłogę, patrzę. Co na podłodze? 1,5 cm wody. No to wiadomo, no tylko że jeszcze nie było nic uszczelnione. Ale nawet jakby było uszczelnione, to gdzieś ta woda ma prawo się zbierać. Co jeszcze zrobiliśmy? Szlifierka kątowa, płyta do betonu diamentowa i wycięty rowek. Wycięty rowek. Gdzie to może być widoczne? Przez płytę. O to chodzi, że na wylot z silosu przecięty rowek, że głębokości, no ja wiem, no 3 cm, po to, żeby woda w przypadku, jak się dostanie, miała którędy wypłynąć. Jak stawiacie silos, od razu ciachnąć sobie na cztery bodajże, na cztery podzielić i wyprowadzić tą, w razie jak się zgromadzi woda z deszczu, gdzieś tam jakoś zacieknie, wyprowadzić na zewnątrz, żeby sobie wypłynęła. Tu jeszcze producent chyba nawet zaleca coś takiego robienie na płycie, tylko że oni, według mnie, mi się to nie podoba, bo robienie drenów w płycie, czyli no zacieranie, ja wam to pokażę. Czyli jak mamy płytę, to producent zaleca jakoś takie otworki porobić w dół podsypki. Żeby w razie jak się woda zbierze, to do podsypki. No, dla mnie to jest trochę takie głupie, nie? No bo podsypkę mamy mocno ubitą, zagęszczoną. Jeszcze tu akurat w tym przypadku mamy folię rzuconą. No to niekoniecznie to odprowadzi wodę, której miałby, no teoretycznie ma być jej niedużo, nie? No ale jakby było coś tam więcej, no to te dreny, te otwory się wypełnią i już, jak już, o tu akurat można zademonstrować, jak to mamy. Jakieś zdjęcie, żeby było widać całą płytę. No wszędzie gdzieś tam przeszkadzam. Dobra, na ukos. Mamy tam podajnik podłogowy, silnik, no to kanał jest wycięty głębokości 3 cm przez całą płytę. I on chyba nawet jeszcze jakoś gdzieś tutaj w boki pociągnięty jest, że w razie, bo gdzieś tam widziałem jakiś przeciek był. Smoła niby obsmołowane w koło, a gdzieś tam ta woda się dostawała. I jeszcze taka rzecz, dołożone osłona na podłączenie wentylatora do przedmuchiwania. Tak. To akurat jest jej nie widać. Na ukończonym na pewno to będzie widać, jak już pomalowany był. Widać? Widać? Nie widać? Widać. Będzie widać. Będzie widać. Dlaczego osłona? Bo deszcz przychodził z tej strony, lało. A wiadomo, tu obsmarowane ładnie i tam wszystko ta woda stała. Jak zacinało, to zacinało. I co niektórzy, tak jak wspomniałem wcześniej, mówią, a na silosie gdzieś tam się, a to z tego brzegu się psuje, z tego brzegu się psuje. Tu się nic nie psuje. Silos jest użytkowany, kiedy był postawiony, zaraz poszukamy, popatrzymy po zdjęciach. Zbrojenie i datę, gdzieś mamy datę? Gdzieś mamy datę, nie mamy daty? Właściwości, zobaczmy. 2007, wtorek, 28 marca 2017. Prawdopodobnie to jest to. W 17 roku. W 17 roku, czyli już stoi te 4 lata, 4 sezony, tak? 7, 3, no jakoś, no ile by nie stał. Nic ani paprocha zboża się nie zepsuło. Co niektórzy mówią, jak zaczęliśmy budować, to
Jedna osoba nam mówiła, że z podłogi to trzeba będzie drapać wykałaczką, bo zepsute zboże jest na tym. Ja podejrzewam, że sedno sprawy jest w raz, żeby ta płyta była prosto wyprowadzona nad teren, to jest raz, a drugie uszczelnione. Jakieś zdjęcie może wezmę, żeby gdzieś tu coś pokazywać. Uszczelnione obrzeże między zetknięciem się blachy a betonem. Wydaje mi się, że tu jest pies pogrzebany. Jak nam się będzie dostawać woda, to ona będzie parowała, nie? Ona będzie parowała. No bloczki mają wysokość tam bodajże 20 cm, czy tam 25, no ale jak będzie tej wody dużo, to wraz coś... O, małżonka pięknie pozuje. Wiatr włosy rozwiewa. Bardzo ładnie. To wraz ta woda... O, tu jak ładnie włosy wiatr rozwiewa. To wraz ta woda przez tą podłogę przejdzie i coś tam te ziarka zamoczy. Jeszcze pokażę Wam fajną rzecz. Spawanie wieży gdzieś tutaj jest. No bo wiadomo, było widać wieża wsporcza do silosu. Tu akurat mamy z montażu zdjęcie. Wieża, stawiamy wieżę. Wszystko było postawione bez użycia dźwigu. To wszystko było wciągnięte traktorem. No akurat to miał być odcinek, czego, jakiego błędu nie zrobić, a się zmienia w jak postawić wieżę. No miało tak nie być, no ale setno sprawy było dawno ujęte. Dla ciekawskich, którzy chcą to oglądać dalej, to niech posłuchają. Spawamy wieżę. Pytanie. Jak pospawać wieżę długości 12 metrów, czy tam nawet ponad, w garażyczku, co ma długość tam, nie wiem, 6 metrów? Prosta sprawa. Spawamy jeden element. Będzie widać? Nie będzie widać. Spawamy jeden element. Ładnie. Wysuwamy go na jakichś rurach. Dalej. Dospawujemy do niego drugi. I wysuwamy dalej. A ten, który już tam za długo, no to odczepiamy, a tu kolejny. No i tak to powstało. O, tak jak widać. Co za długo gdzieś tam się nie mieściło, to już się tego odkręcało, wyrzucało. A dospawywało się następny, kolejny. No i tak to powstało. No i jak było wciągnięte, tak? No bo jeszcze istotna sprawa. Gdzieś tutaj jest film, co niektórzy na pewno zobaczyli, jak film pod tytułem, nie pamiętam już dokładnie, ale żmijka pionowa, lot, coś takiego. No i w opisie z małżonką wciągnęliśmy 12-metrową żmijkę, nie? No faktycznie jest taki film, to jest o ten. O, tak jest. Ptaszki świerkają, słoneczka nie ma, a my z małżonką sobie idziemy i wciągniemy żmijkę. Tak. Tak, tak. No i cyku, 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 cyku. No i żmijka Jargot. To takie charakterystyczne jest. O! Jargot powstała. Dobra, jak to jest zrobione? Jak to jest zrobione? To akurat była przymiarka po montażu łoży, sprawdzenia, czy tam nie za mocno ślimak naciągnięty i opuszczamy jeszcze raz, żeby zamontować rury, bo postawić wieżę, postawić żmijkę to jest żaden problem, a postawić żmijkę z rurami to już jest trochę trudniej. Dobra, no i jak to było? Żmijka postawiona, no i teraz jeszcze trzeba ją opuścić, żeby przyczepić do niej rury. No i zobaczcie. Scena rodem z sąsiadów, czyli podbiega, ciągnie rurę i czy mu spadnie na głowę, czy nie. No nie spadła, bo tam lina trzymała, no ale to tak można zaobserwować takie coś. Dobra, jest cyk. No i zobaczcie. Małżonka traktorem podjeżdża do przodu. I tu jest system zbloczy. System zbloczy, który co niektórzy pewnie, kto bardziej spostrzegawczy, zaobserwował. Czyli stąd lina idzie tutaj, roleczkę mamy tutaj, idzie w dół, tu jest, mamy drugą roleczkę, idzie za silos, na rogu stodoły jest kolejna rolka, no i idzie do traktora, tutaj widać lina. Zaraz będzie widać ciągnik. Idzie? Jedzie, jedzie. Powolutku jedzie.
No i tak to się kładzie. Powolutku idzie. Tak. W identyczny sposób była wciągnięta wieża. Zaczynamy montaż od pierwszej wieży, montujemy elementy, cyk, 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 cyk. Gdzieś tutaj był taki film, akurat jeszcze wtedy nie pomalowana była. Zalewanie, zacieranie, montaż. Będzie? Nie tu. Montaż 2 może. O, jest. No tu wieża i żmijka, nie wiem jak to było. Może i tak było. No właśnie, o, wieża z segmentów złożona. Pyk, pyk, pyk. Każdy segment stawiamy wieżę, przyczepiamy zblocza, przyczepiamy żmijkę, wciągamy żmijkę. Cała zasada. Jeszcze silosu wtedy nie było. Chyba tyle na dzisiaj. Czy coś jeszcze? Jakaś tam fotka, może fajna, gdzieś tam wpadnie jeszcze. O! Na tle chmury na przykład. Jeszcze gdzieś tu fajny jest na tle zachodu słońca. Chyba tutaj był. Tak, o, tu się ładne udały. No sami przyznacie chyba. Ładne, nie? No, dobra, tyle na dzisiaj.